W Bytomiu rozważają rozszerzenie strefy płatnego parkowania. Ta miałaby dotyczyć fragmentów ulicy Rostka, ulicy Katowickiej i Piłsudskiego, a także ulicy Kasperka i placu Rodła. Ten ostatni jest szczególnie newralgiczny, bo tuż przy nim znajduje się szpital. Znaleźć tu miejsce parkingowe, mówiąc delikatnie, nie jest łatwo, ale zdania mieszkańców, jak to zazwyczaj bywa, są podzielone. Bardzo często korzystam z tego parkingu i jest tutaj duży ruch. Fajnie jakby jednak zostawić tutaj bezpłatne parkowanie. Uważam, że bardzo dobrze. Dlaczego? No, nie po co. Będzie więcej może miejsca dla samochodów innych. Bardzo dużo samochodów i duża trudność w ogóle zaparkowania. Nie ma no, chwilami. Jak córka podjeżdża, to nieraz musi daleko stawać. Z tym parkowaniem płatnym to jest 10 metrów drogi i już bankomat stoi. To przecież się oszaleć. Z tym parkowaniem. Nie, absolutnie. Nie rozwiązałoby to pana zdaniem problemu? Nie, nie. Co z tego, że będzie płatne? I tak te miejsca będą zajmowane. Na razie urzędnicy chcą dać wypowiedzieć się bytomianom i prowadzą konsultacje społeczne. Urząd tłumaczy, że taki pomysł pojawił się właśnie na wniosek mieszkańców, bo złożyli oni kilkadziesiąt podpisów pod petycją w tej sprawie. Postanowiliśmy sprawdzić, co o tym pomyśle sądzą inni użytkownicy drogi, piesi, rowerzyści, kierowcy. W związku z tym 6 i 7 trwają konsultacje prowadzone przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów, podczas których pracownicy pytają o to, czy łatwo zaparkować w danym miejscu, o to, czy należałoby poszerzyć strefę płatnego parkowania. Przez te dwa dni pracowników Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów będzie można spotkać w terenie i zgłosić swoje uwagi.